Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku podsumujemy 2014 rok pod względem wypadków na małopolskich drogach. Jak to wyglądało w statystykach? Czy kierowcy się poprawili, czy wręcz przeciwnie, pogorszyli? Niestety to drugie, pogorszyli. Mamy kilku czy kilkunastoprocentowy wzrost ogólnie wypadków, ofiar śmiertelnych. Jeśli chodzi o sam Kraków, to 14 wypadków śmiertelnych. Wśród nich mamy 7 pieszych, 5 kierowców i 2 pasażerów. Tak to wygląda w Krakowie. Jeśli chodzi o Małopolskę, to 234 osoby poniosły śmierć, a 4786 zostało rannych. Przerażające liczby. Skoro wspomnieliśmy o wypadkach, to możemy tutaj powiedzieć Państwu o wypadku w Michałowicach, na Serpentynach, o których mówiliśmy wielokrotnie w naszym programie i znów wydarzył się tam wypadek. Tak, tak zaczynamy rok. No cóż, Serpentyny Michałowickie. Okazuje się, że właśnie kierowca, jadący zbyt szybko, w trudnych warunkach ruchu drogowego, nie opanował pojazdu i wjechał na przeciwny pas jezdni pod nadjeżdżającego busa. Dobrze, że kierowca tego busa był na tyle przytomny, że nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów, tylko po prostu hamował. Mógł też tego busa położyć, jak to w żargonie mówimy, no i wtedy byłoby masakrycznie. Jechałem za nim, bezpośrednio za nim. Jak to było? Zarzuciło go na zakręcie, postawiło go bokiem. Próbował kontrować, chyba tym zrobił więcej złego niż dobrego, bo tak to pojechałby w tą stronę, a tak postawiło go bokiem, uderzył centralnie, odbił się od niego i jeszcze we mnie. A co, za szybko jechał? Czy nie, nie jechał bardzo, ślisko, opony letnie. Ja po prostu go zauważyłem, bo to jechał szereg samochodów, a on zaczął tańczyć po prostu ja go nie widziałem. W pewnym momencie dopiero zauważyłem, jak leci na mnie. Po prostu go zaczęło rzucać i poleciał na busa. Odbił się i poleciał na drugą stronę i zawadził jeszcze Volkswagena. Na szczęście cała akcja naprawdę sprawnie. Trzeba podziękować panom strażakom, że tak wszystko to ogarnęli, ratownikom medycznym, bo od razu zajęli się nami, była profesjonalna obsługa. Także no przede wszystkim dziękujemy. Nic, rozcięta tylko warga. Poszkodowany został kierujący Volkswagenem Golfem oraz 6 pasażerów autobusu. Obowiązująca prędkość w tym miejscu to 40 km na godzinę. Gdyby ten kierowca Golfa miał pasażerów, to prawdopodobnie oni by zginęli. Kierowca w jakimś, no chyba dość poważnym stanie został odwieziony do szpitala. Co z samochodu zostało, widzimy. Ale wypadek zdarzył się już właściwie minimalnie za tymi głównymi serpentynami. Tam, gdzie policja zazwyczaj mierzy prędkość jadących. Wielu widzów naszego programu miało pretensje do policjantów, że to jest niedobre miejsce i że tam w zasadzie nie powinno się zatrzymywać kierowcy. Tak, tekst o zaczajaniu się, o nabijaniu kasy tak zwanej. Nie, proszę Państwa, to nie o to chodzi. Chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o to, żebyśmy się wreszcie zdyscyplinowali. Prędkość zabija albo rani. Ale jak widać, nie dociera to do uczestników ruchu. Bo nie tylko o kierowcach dzisiaj będziemy mówili. Program nagrywamy przy ulicy Andersa w Krakowie, a jesteśmy tutaj dlatego, że wydarzył się kilka dni temu wypadek. Napisał o nim do nas pan Paweł. Mianowicie został potrącony pieszy na przejściu dla pieszych. To już jakaś zmora polskich dróg. No, na przejściu dla pieszych giną piesi, są potrącani, są ranni. Tak, to jeden z gigantycznych problemów, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Myślę o naszym programie, myślę o policji, myślę o świadomości kierujących. To jest jakby ciągle poza świadomością kierowców, że przed przejściem dla pieszych należy ograniczyć prędkość. Koronny przepis. My musimy naprawdę jechać wolno, jeżeli chcemy mieć czyste sumienie, jeżeli nie chcemy mieć kłopotów, jeśli nie chcemy innych narazić na śmierć czy kalectwo. Dalej, nie wolno nam wyprzedzać ani omijać na przejściach dla pieszych, a ciągle to robimy. Przyczyna zatrzymania pana do kontroli drogowej to jest omijanie pojazdu, który się zatrzymał przed oznakowanym przejściem dla pieszych. Wie pan, po co się zatrzymały 2 auta na lewym i środkowym pasie? Wie pan, po co się zatrzymywały, czy nie? Po to, żeby przepuścić pieszego. Wie pan, że przepisy panu zabraniają omijania takich pojazdów? Taryfikator przewiduje 1 karę, 500 zł, 10 punktów karnych za to wykroczenie. Już mam 10 punktów, nie da się zbić na 200. No ale to przecież kierowca taksówki. Jeszcze na dodatek dostał 10 punktów, ma już 10 punktów, czyli za chwilę nie ma pracy. No ale to może lepiej. No bo skoro, przepraszam za te słowa, no ale skoro
tłumaczy się, że omija bus pasem, którym może jechać. I że to jakby coś innego, no przecież robi taką samą szkodę. Nie wolno omijać z żadnej strony, żadnym pasem, również bus pasem. To takie proste. No przecież od takich kierowców chyba powinniśmy perfekcyjnej znajomości przepisów wymagać, a tutaj nie ma nawet podstawowej. Wiem, o co chodzi, bo ja tej pani nie widziałam. Gdzie mi ta pani wyszła, była na czarno ubrana, no nie widziałam. I wcale nie mówię, że jestem bez winy, bo tak jak mnie przeprosiłam nawet tą panią, nie zauważyłam jej, naprawdę. I wcale się nie wypominam, że absolutnie moja wina. Czy pan od pani przyjmuje? No a pieśń w trosce o wasze bezpieczeństwo. Rozglądajcie się, patrzcie, was też obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Was też obowiązuje zasada szczególnej ostrożności, między innymi na przejściach dla pieszych. Rozglądajmy się, patrzmy, nie chodźmy zbytnio po skosie. Ja wiem, że czasami chcemy szybciej wejść na to przejście dla pieszych, no ale dajmy się zauważyć kierowcom. No i nie róbmy wtargnięć, czyli nagłych zachowań, gwałtownych zachowań, wyjścia za przeszkody, biegnięcia, a jeszcze chcę gdzieś zdążyć, może do autobusu, może do tramwaju. Nie róbmy tego. Piesi, no musicie również zadbać o swoje bezpieczeństwo. A teraz kolejny przykład takiej bezmyślności kierowców, którzy notorycznie skręcają na zakazie skrętu. Zatrzymuję pana do kontroli w związku z wykroczeniem. Zakaz skrętu w lewo w tą ulicę. Nie wiem, skręcił pan, bo... Jadę. Dlaczego? Tutaj mieszkam. Znaczy, do mieszka nie jadę. Skręcił pan, bo tutaj mieszka. Tam. Lustro wiozę. Lustro pan wiezie. Dobrze. A dobry. Czy pan... Dobry. Czy pan wie, że tu jest zakaz skrętu w lewo? Wiem. No to dlaczego pan skręca? Przede wszystkim nie było auta żadnego z prawej strony. No ale wie pan, to nie jest powód, żeby skręcać. Zakaz skrętu w lewo, to znaczy, ale to tylko na czas budowy był, nie? No ale zakaz obowiązuje cały czas. Nic nie jedzie, może nikt nie widzi, no to skręcę na zakazie. Czyli no ewidentnie, świadomie popełnia wykroczenie. No właśnie, lekceważymy przepisy i tam się wydaje, że to jest normalne i dopuszczalne, ale tak naprawdę lekceważymy samych siebie i lekceważymy bezpieczeństwo. Nakładam na pana mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. No skubywanie kierowców jeździ. Proszę pana, no nie jest oskubywanie, tylko zapewnienie bezpieczeństwa. No, a zagroziłem? W jaki sposób zagroziłem? Niech pan sobie usiądzie poczekaj. No ale niech pan powie, w jaki sposób zagroziłem? Pokazujemy te przypadki dlatego, że tak traktujemy prawo, tak traktujemy siebie nawzajem, że właściwie nic się nie poprawia. Na polskich drogach jest jeden wielki bałagan, a czasami są przypadki zupełnie karygodne. No i stąd tyle śmierci, stąd tyle osób rannych. Dostaliśmy sygnały od mieszkańców ulicy Ślicznej i Meissnera, jak i sami zauważyliśmy, że wielu kierujących nie stosuje się do znaku zakaz skrętu w lewo na tym skrzyżowaniu. Będziemy prowadzić tam cykliczne działania celem wyeliminowania tego wykroczenia. Skręcił pan pomimo zakazu skrętu w lewo? Możliwe, jechałem na... Nie pan. Zauważył pan znaku, tak? Nie, ale od kiedy ten znak jest? Mieszkam tutaj zaraz. Skręcił pan, bo pan mieszka tutaj, tak? Tak. Jestem zdziwiony, no, że tu jest zakaz. Że tu jest znak, tak? Że tu jest znak, że tu jest zakaz skrętu. No bo jestem zdziwiony i to mocno. Jak można nie zauważyć dwóch wielkich znaków? No właśnie, brak koncentracji, jedna też z podstawowych przyczyn wypadków. Jeśli rozmawiałem przez telefony komórkowe, kolejny wielki problem, dalej niezałatwiony. Jeśli zajmujemy się czymś innym, myślimy o czymś innym, no to wjeżdżamy w pierwszego, który jest przed maską. Jeździmy źle, chodzimy również źle. Wielu kierowców, zbyt wielu, w dalszym ciągu zachowuje się w taki sposób, iż prawo jazdy powinno im zostać natychmiast zatrzymane. W ostatnich dniach toczy się dyskusja na temat ewentualnego podniesienia wysokości mandatów karnych. Ja myślę, że to jest nieuchronne. Od 1997 roku te mandaty karne nie zostały podniesione. Natomiast dzisiaj najwyższy mandat karny na poziomie europejskim 100-120 euro, no to jawi się jako kraj, w którym mamy zablokowaną właśnie górną granicę mandatu karnego na najniższym poziomie. I tutaj myślę, że jest to jedna z wielu przyczyn, która powoduje takie, a nie inne zachowania niektórych kierujących. Na zakończenie chcieliśmy się państwu pochwalić, ponieważ Telewizja Kraków dostała nagrodę w kategorii Media Roku jako partner bezpieczeństwa ruchu drogowego 2014. Nie wiem, czy nie powinniśmy oddać tej nagrody. Tak jakoś odczuwam po tym, o czym dzisiaj mówimy, po tych wynikach, po tych przykładach, że ponieważ niczego nie wskuraliśmy w ruchu drogowym, to chyba oddamy tą nagrodę. Proszę państwa, jeżeli chcecie, żeby ona została u nas, to zmieńcie swoje zachowanie na drodze, bo no jest mi po prostu przykro. Niby się chwalimy, ale tak naprawdę powinniśmy płakać. Odłożyć mikrofon, odłożyć kamerę. No chociaż może nie, może warto dalej pracować nad zachowaniami uczestników ruchu.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.